Pograniczem, na którym powstają nasze baśnie sejneńskie i opowieści, jest świat dzieciństwa i dorosłości. Taki moment, w którym jeszcze pamięta się, czy bliskie są sercu marzenia, sny i całe bogactwo świata dzieciństwa, ale już z przeczuciem, że za chwilę wejdziemy w życie dorosłe, że za chwilę dołączymy do świata dorosłych. I to jest pogranicze bardzo dramatyczne, które może się wiązać z takim poczuciem utraty tego, co było tak cenne w świecie marzeń dzieciństwa. I ta opowieść, z którą mierzymy się, której poszukujemy w naszej grupie, dotyczy właśnie tego pogranicza. To będzie opowieść o dzieciach, o młodych ludziach, którzy nie chcą utracić tego świata dzieciństwa. Nie chcą poddać się dyktatowi świata dorosłych. Przeczuwają, że on jest inny. Przeczuwają, że nie zawsze rozumiejący to, co jest przeżyciem młodego człowieka i dziecka. I ten bunt taki wewnętrzny, że nie oddam, nie zapomnę, przechowam, może będę wierna temu, co jest najważniejsze w moich marzeniach. Temu właśnie będzie poświęcona nasza opowieść. Bo przecież nie musi być tak, że z tym światem dzieciństwa możemy się, czy musimy się rozstać. Przecież nie musi być tak, że doroślejąc odcinamy się od tego świata, który był tak ważny, istotny dla nas w dzieciństwie i w młodości. Więc warto taką opowieść zapisać, złożyć taką przysięgę wierności, żeby zapamiętać, żeby nasze przyszłe życie miało moc czy siłę kontynuacji i wierności tym marzeniom. To będzie opowieść o wierności swoim marzeniom.